przy okazji wizyty prezydenta Mike'a Pence'a. Że państwo nieustępliwie działali na rzecz rozdziału państwa od kościoła. Że państwo prowadzili, czyli postulowali lepszą politykę zagraniczną, tak? Bardziej pragmatyczną, która zwyczajnie będzie nam przynosić czyli lepsze relacje z Unią Europejską, co będzie przekładało na niełatwą perspektywę budżetową, jak i normalizację stosunków z naszymi sąsiadami. Dzisiaj mam wrażenie, że tylko z Bałtykiem mamy dobre relacje, tak poprawne. I właśnie, czy to nie są te trzy punkty węzłowe, na bazie których można ofensywnie, zwyczajnie przekonywać do siebie wyborców tak PiS-u, jak i Platformy? Proszę, Robert. No to ja ci odpowiem pytaniem na pytanie. PiS we wszystkich tych punktach, o których mówisz, prowadził politykę odwrotną do twoich postulatów, definiowaną przez ciebie jako złą, prawda? Mamy złe stosunki z sąsiadami, jesteśmy usłużni wobec Ameryki, państwo jest zależne od kościoła, no i co, pogorszyło się PiS-owi, czy nie? No właśnie, na tym problem polega. Ale mamy innych wyborców. My mamy innych wyborców. Tak, ale PiS ma swoich wyborców i naszych jest niecałe 2,5 miliona, a ich jest 8, tak? Dobrze, sekundę. Jeszcze jedno zdanie. Otóż niestety będzie to moim zdaniem wyglądało tak. My będziemy prowadzić, a przynajmniej będziemy starali się prowadzić politykę, którą postulujesz. Zarówno w sprawach międzynarodowych, jak i fiskalnych. Jak i zwłaszcza świeckiego państwa, bo to jest nasz wyróżnik. To się wszystko zgadza, tylko to nie przełoży się na zmianę proporcji i na skokowy wzrost poparcia dla lewicy. Panie profesor. W moim odczuciu problem polega na tym, że my mamy dość ograniczone możliwości skutecznego działania, dlatego że możliwości działania mamy, dlatego że będziemy składać projekty ustaw, no ale to tylko będziemy mogli robić konferencję prasową, informować, że właśnie złożyliśmy projekt ustawy leki za 5 zł, a za tydzień właśnie złożyliśmy projekt ustawy świeckie państwo o likwidacji przywilejów finansowych Kościoła, a za chwilę o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, o zapewnieniu in vitro, o emeryturach wdowich, że połowa emerytury zmarłego współmałżonka będzie dawana temu, który pozostał przy życiu, do jego emerytury. No tylko, że one istnieje duże ryzyko, że nie będą procedowane. No, siłą 500+, żeby wrócić do 500+, nie było to, że ogłoszono, że będą dawać 500+, tylko to, że dawali 500+. Natomiast my mamy znikome szanse, no wprawdzie wczoraj Korwin-Mikke obiecał, że będą popierać likwidację przywilejów finansowych Kościoła, i powiedziałam, że go trzymam na słowo, no bo prawie wymusiłam na nich tę deklarację, ale chodzi o to, że my będziemy, no, że nasze działanie jest bardzo trudne. Poza tym ciągle społeczeństwo nam pamięta, że kiedy przejęliśmy władzę w 2001 roku, nie realizowaliśmy naszych obietnic wyborczych i nie realizowaliśmy nie tylko tych, których się nie dało zrealizować ze względu na to, że nie mieliśmy nigdy większości, ale nie realizowaliśmy również tych, które najprawdopodobniej można było realizować. Ja zawsze mówię, że ja rozumiem Leszka Millera, że Bruksela jest warta mszy, ale kiedy w 2003 roku było już po referendum i było wszystko przesądzone, to wtedy można było pokazać gest Kozakiewicza Kościołowi i ze wszystkich już się tych umów wycofać, bo one dotyczyły referendum, a referendum zostało wygrane. Natomiast my brnęliśmy w ten klerykalizm, niestety. Przecież ja pamiętam, że jak napisałam projekt ustawy o liberalizacji aborcji, to była wielka awantura, żeby klub się zgodził na to, żebym ja zbierała podpisy.
Ale pani profesor, nie, jasne, ale to jest 2001 rok. Ja przypominam, że dzisiaj najmłodsi wyborcy rodzili się w 2001 roku. Tak, ale chodzi o to, że w bardzo trudnej sytuacji jest partia, która nie rządzi i która niczym tak naprawdę nie dysponuje. No my możemy robić happeningi. Pani profesor, ja już nie, ja dlatego... Pani profesor była członkinią Solidarności. Pani doskonale wie tak zwane, czy są powielaczki. Może to jest ten moment, w którym państwo tutaj przez te 4 lata na tych powielaczkach będą te prawda, projekty i chodzi po wyborcach. No bo to jest jakby, szanowni państwo, no na tym polega fenomen innych polityków i polityczek lewicy w Europie i na Zachodzie. Dlaczego mi się udaje? Znaczy, Jeremy Corbyn czy Bernie Sanders. Bernie Sanders ma partię demokratyczną przeciwko sobie. Robią wszystko, żeby nie wygrał nawet tych prawyborów, a przez to, że nie wygrał 4 lata temu, to jest dzisiaj Donald Trump. Jego siła polega na tym, że on ma ruch wkurzonych obywateli i wyborców. Znaczy, ja bym chciał widzieć pana posła w Toruniu, panią poseł w Gdyni, czy w Słupsku, czy prawda, gdziekolwiek państwo mają w swoim okręgu, w małych miejscowościach, z tymi skserowanymi projektami ustaw dobrze wytłumaczonymi, i z państwem rozdawać mieszkańcom. Znaczy pokazać, że jesteście faktycznym antyestablishmentem. Ale tu akurat dobrze trafiłeś, dlatego że ja robiłam różnego rodzaju happeningi, między innymi w 2007 roku. To taki happening, który można obejrzeć sobie w internecie. Obywatelu, pomóż 4 RP, skuj się sam. I rozdaliśmy 500 chyba sztuk kajdanek i każdy dostawał skierowanie do aresztu i musiał się skuć. I to trwało tam 25 minut i na Rogu Świętojańskiej, z którego Kościuszki, nie było kajdanek. Kolejki stały, bo wszyscy się chcieli skuć. No bo wtedy właśnie nie mieliśmy władzy. Ale który to był rok? 2007, żeby zniechęcić do wyborów, do głosowania na PiS. No i PiS w 2007 już nie wygrał. Szanowni państwo, nie miał, ale do czego zmierzam? Że oczywiście będziemy tak robić. Ja uważam, że wyrazistość jest jedyną drogą. No ja w pierwszych wyborach w 2001 roku miałam w swoim okręgu 8 tysięcy głosów, w 2005 13, w 2007 25 tysięcy, a teraz 36 tysięcy z kawałkiem. Czyli ta wyrazistość popłaca, no i ludzie cenią sobie polityków, którzy no, wiedzą, czego chcą i się nie boją. Szanowni państwo, w związku z tym, że już widzę, że już się sala wyrywa, ale ja muszę zadać jeszcze to pytanie, będzie już 3 minuty na odpowiedź, od razu obiecuję, że państwu oddaję głos. Dlatego 3 minuty, tylko krócej, zaczniemy teraz od posła Kwiatkowskiego. Czy w nadchodzącej kadencji nie należy kierować się zasadą symetryzmu względem Platformy i PiS-u, czy jednak trzeba dobić, jakiś, zawrzeć sojusz strategiczny z polskimi liberałami? Pytanie, jak traktujemy jednych i drugich i kim w naszej ocenie oni są. Ja Platformę traktuję jak przeciwnika, a PiS traktuję jak wroga. Skąd to rozróżnienie? Oczywiście jesteśmy rywalami, jesteśmy konkurentami, ale proszę zwrócić uwagę, że jak, przynajmniej w mojej ocenie, jak mówimy o Platformie, to mówimy o partii, o formacji, która pewną część systemu wartości podziela. W dużym uproszczeniu powiedziałbym, że sukces Platformy wziął się z sukcesów SLD, bo Platforma zbudowała swój sukces na przystąpieniu Polski do Unii, na konstytucji, którą wypracowała Komisja Konstytucyjna pod przewodnictwem Cimoszewicza, Kwaśniewskiego, profesora, ten trzeci profesor, przewodniczący komisji. To było trzech, ja sobie przypomnę, z Wrocławia. W każdym razie To jest fundament sukcesów Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza przystąpienie Polski do Unii. Natomiast PiS swój sukces zbudował na błędach SLD, na naszych porażkach, na niespostrzeżeniu, że cały wielki obszar biedy został przez nas nierozpoznany. Znaczy myśmy tych ludzi w potrzebie
opuścili. Można tłumaczyć, że były ważne powody ku temu, choć to ja nie przyjmuję takiego tłumaczenia, ale to są miejsca, w które PiS wszedł, zakorzenił się i na trwale pozostał. Także my ich choćby z tego powodu traktować równo nie możemy, bo jakaś część systemu wartości między lewicą a no, formacją liberalno-konserwatywną, tak ją nazwijmy, jest wspólna. Natomiast jeśli chodzi o PiS, ona, tu problemy są wspólne, ale one wynikają z naszych zaniechań. Sukces PiS-u jest skutkiem naszych zaniechań. Pani poseł, to jak? To symetryzm, czy jednak przybijamy piątkę z liberałami? Jak we wszystkim, złoty środek trzeba zachować. Czyli między symetryzmem a... Tak. No. Tutaj analiza mojego okręgu wyborczego Zdyńsko-Słupskiego pokazuje, że jeden mandat odebraliśmy Platformie, a jeden PiS-owi. Drugi mandat Platformie, bo miała 7, a teraz ma 5, odebrał no, zdecydowanie PSL dzięki temu, że na czele był Biernacki, który zawsze był jedynką Platformy od niepamiętnych czasów. I po prostu on ten elektorat z Platformy zabrał do siebie, nie cały, ale tyle, że wystarczyło na mandat PSL-owi, który nigdy nie miał mandatu w tym okręgu, czyli to był taki jakby personalny sukces. Natomiast my zabraliśmy jeden mandat Platformie, jeden mandat PiS-owi. A zatem w tym kierunku trzeba by przeanalizować inne okręgi wyborcze i zobaczyć, jak były zabierane te mandaty, bo niewątpliwie tutaj również te personalia mają takie duże znaczenie, bo my czasem mamy takie błędne myślenie, że jak jest 13%, to można wystawić kogokolwiek i się dostanie do Sejmu. Nie. No, te 13% jest między innymi z tego, że się wystawia ludzi, którzy zdobywają te głosy. No, czyli tutaj trzeba patrzeć tak jakby dwustronnie. Moim zdaniem my mamy szansę, oczywiście tu się zgadzam, no, większe odebrać nasz elektorat lewicowy Platformie. W związku z tym no, z Platformą, jeżeli będziemy się absolutnie zgadzać, no to ludzie zaczną myśleć, to po co mamy głosować na mniejszego, skoro można głosować na większego, gdzie ten pewniejszy jest sukces. A część jednak elektoratu trzeba starać się odebrać PiS-owi, zwłaszcza, że to już było tutaj powiedziane i bardzo słusznie, że nasz elektorat jest najbardziej antypisowski ze wszystkich elektoratów. Elektorat SLD, no najprawdopodobniej Razem czy Wiosny, ale przypuszczam, że też. I my czasem też tak się chyba jednak łudzimy, że ta taka nienawiść i te podziały, no to właśnie to PiS robi, że ten pisowski elektorat jest taki nienawistny w stosunku do nas. No ale badania mówią jednoznacznie, że elektorat ten antypisowski jest bardziej nienawistny w stosunku do PiS-u niż elektorat pisowski do tego naszego, do naszej części. Dobrze, szanowni Państwo, już oddaję... Na przykład mieli okazję się o tym przekonać w Słupsku, co Słupsk jest takim bardzo ciekawym przykładem. Teraz dwa słowa na ten temat właśnie powiem, dlatego że być może jednak te niecałe 4 lata rządów Roberta Biedronia tam jakoś ludzi tak nastawiły lepiej do siebie. Dlatego że Słupsk jest właściwie jedynym miejscem, gdzie jak rozdawaliśmy materiały, to na przykład taki tam ogolony, prawda, wytatuowanym, tak... Nie, lewica nie. Ja za napis będę głosował, także niech Państwo nie marnują swoich materiałów. Jakieś tam małżeństwo, nie, no my napis, to tutaj proszę rozdawać tym, co będą głosować, przecież to kosztuje. Ale mogę Państwu powiedzieć, że przecież było wiralowe wideo, prawda, kiedy Barbara Nowacka rozdawała i na pani powiedziała z SLD, nie z koalicji, a to szkoda, bo jak na SLD będę głosował. No więc będę to działa dwie strony. Czyli rozumiem pani poseł, pani pośle, że w związku z tym, że każda partia polityczna lubi pamiętać o swoich przewinach, to państwo będą Platformie w tej kadencji przypominać odrzucenie projektu Ratujmy Kobiety,
odebranie praw nabytych funkcjonariuszom MSW, głosowanie za dekomunizacją, wychwalanie żołnierzy wyklętych i przez aklamację przyjęcie uchwały w sprawie Narodowych Sił Zbrojnych. Rozumiem, że pani poseł i pan poseł przy każdej nadarzającej się okazji Platformie będzie to wypominać. Podwyższenie wieku emerytalnego i strzelanie do związków zawodowych gumowymi kulami na Śląsku. Znaczy, no może nie przy każdej okazji, może przy co drugiej, to dobrze. Symetryzm. Dobrze. Doktor Łukasz Soraz chciał zadać pytanie, proszę, czy skomentować. Ojej, no to jeżeli przyszła mi kolej jako pierwszemu zabrać głos, to w takim układzie chciałem w pełni odpowiedzialnie podzielić głos pani profesor Senyszyn, jednocześnie się z nią absolutnie nie zgadzam. To znaczy, po pierwsze zauważyć należy, że pani profesor niezwykle trafnie zwróciła uwagę na to, że Lewica będzie miała w tym Sejmie pewne ograniczenia, a zgodnie z bliską marketingowo i w sensie managementu pani profesor w zasadzie wyróżniaj się albo zgin, trzeba się wyróżnić. I teraz nie można być gorszą Platformą, ani nie można być gorszym PiS-em. Co to oznacza? Ano oznacza to, że trzeba być dobrą Lewicą. Co to znaczy być dobrą Lewicą w Europie Środkowo-Wschodniej? To znaczy, że trzeba pokazać swoim wyborcom, że tworzymy jedność, że jest jedna partia wokół pewnych określonych wartości. Po drugie, że tworzymy przekaz do kogo? Do naszych wyborców, czyli do naszego rdzenia tych około 2,5 miliona wyborców. Dodatkowo kierujemy określoną narrację do wyborców PiS-u i do wyborców Platformy, którzy mają jednak jakieś preferencje też prolewicowe. I po trzecie, w końcu, co najważniejsze, i tu także apel do posła Kwiatkowskiego, no stwórzmy jakiś koherentny, spójny przekaz wokół takich spraw jak progresywny system podatkowy, obniżenie VAT-u uderzającego w ludzi najuboższych, sfery odnoszącej się do ogólnie pojętego interesu w mocnym dobrobycie państwa opartym na redystrybucji, na kwestie odnoszące się do wsparcia młodych ludzi. Czy państwo wiecie, że polska polityka mieszkaniowa kuleje? Na pewno wiecie. Jeżeli tak, to podnoście to, że młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać, bo brakuje w tym kraju od 4 do 8 milionów mieszkań, a państwo w czasie rządów 2001-2005 w ogóle nie pochyliliście się nad tym problemem, a on jest tylko i wyłącznie teraz zamrażony bądź deprecjonowany. To są tylko i wyłącznie w zarysie pewne obszary, które Lewica musi podnosić. Teraz pytanie do państwa do roku 2023. Jaka jest gradacja wartości według państwa, którymi w obszarze ekonomicznym Lewica powinna się zająć? Dlatego, ponieważ gospodarka jest najważniejsza. Dziękuję. Widziałem, że dwa zgłoszenia do Przewodniczącego Gdańska, ale... A mamy pan też? Towarzyszka, to będzie z PPS-u, tylko forma. A nie ma także odpowiedź? Nie, nie zbierzemy, spokojnie. Tak jak powiedział Bartosz, Dyta Kruz, przewodnicząca Pomorskich Struktur Polskiej Partii Socjalistycznej. Ja mam takie też przemyślenia właśnie z wyborów, jak też rozumnej działalności, że my jednak nie możemy zastanawiać się nad tym, w jakie alianse wchodzić z liberałami, bo to jest problem jednak w naszych szeregach, że jak teraz jeszcze wróciliśmy do Sejmu, bo była duży taki głód właśnie, żeby Lewica była, bo Prawica ma bardzo takie ekspansywne działania, zarówno na tym polu konserwatywnym, jak i też wiele rzeczy nawet z tej bańki związanej czy z mieszkalnictwem, czy z bardziej rozwiniętymi, kompleksowymi politykami społecznymi nie jest obecnie realizowana i ludzie mają taką dużą nadzieję, ale jeżeli jednak będziemy mieli w swoich szeregach osoby, które będą na przykład, no spotykałam się z tym na grupach, czy też w takiej działalności w realu, że były osoby, które reprezentowały Lewicę, ale miały całkowicie libertariańskie poglądy. Zdarzało się nawet, że zostaliśmy zdaty z Margaret Thatcher na naszą grupę, co było już naprawdę bardzo przykre, bo na przykład ten cytat, że państwo nie ma swoich pieniędzy, tylko bierze od ludzi podatki i to miało być oczywiście przeciwko, jak to też tutaj padło, rozdawnictwu rzekomemu PiS-u, to tak naprawdę my sobie sami zaszkodziliśmy, a nie PiS-owi tymi tekstami i po prostu, no i też było po prostu takie coś,
coś, że stosowaliśmy taki klasizm typowy, który był tutaj stosowany przez Platformę i moim zdaniem takie zachowanie nie powinno być tolerowane na lewicy i tak jak kiedyś była także lewica kulturowa, oczywiście ja jak najbardziej popieram i zarówno legalizację aborcji, jak i prawa LGBT, ja te wszystkie rzeczy z lewicy kulturowej popieram, ale te osoby często potem po prostu się okazywały, że nie tylko po prostu nie interesują się sprawami gospodarczymi, ale że po prostu zarówno w kampanii, jak i podejrzewam, że też i po, będą sobie robić całkowicie przeciwstawną do naszej pracy działania. I czyli będziemy mieli po prostu dwa wizerunki i tak naprawdę w tym momencie, kiedy jednak mamy sojusz ekstremów i to nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie, kiedy liczy się ta wyrazistość, stworzenie właśnie dwóch takich wizerunków całkowitych neoliberałów i jakichś tam nielicznych po prostu prospołecznych lewicowców, no nie powiedzie się. Musimy mieć jasny program gospodarczy i to nie jest prawdą, że nie możemy odbierać elektoratu PiS-owi. Jak startowałam właśnie tutaj do parlamentu z tego 11 składu miejsca, ale robiłam kampanię, bo miałam ulotki. Spotykałam się często właśnie na targach, głównie z tym, że na początku jak ludzie właśnie głosujący na PiS widzieli mnie, o ta cholera z SND. Ja tak, o, oczywiście tam się nie wypierałam, że z SND, bo niektórzy tak mnie taką strategię, że jak byli na przykład z PPS-em czy z Razem, to mówili, nie, ja tutaj tylko tam z nimi taką współpracę, my nie mamy z nimi nic wspólnego. Powiedziałam, że oczywiście mamy ten sojusz, ale zaczynałam rozmawiać na tematy gospodarcze. Dobrze, mówisz po formie. No, ale nie, myślę, że to już musi... Aha, krócej. A no dobra, tylko mówię, że te osoby na przykład jak wchodziłam z nimi na te tematy gospodarcze, czy na przykład lokatorskie, na przykład też tutaj w Gdańsku, na przykład mówiliśmy o polityce Platformy, która jednak jest taka jak na tych nagraniach Neumana, no to można było z nim znaleźć wspólny temat i potem nawet że, zaczynając od tego, że oho, cholery z SLD, życzyli mi miłego dnia i mówili, że być może na mnie zagłosują. A więc to nie jest niemożliwe odbierać elektorat PiS-owi. Dziękuję. Dziękuję. Czy ja się tak już widzę lepszy Gdańsk, już lepszy Gdańsk. Proszę, jednak, tak. Ja tak może trochę doprecyzuję Łukasza wypowiedź Kwiecistą, jakby stawiając konkretne pytanie, bo Bartosz wspominałeś o Bernie Sandersie, o tym takim ruchu w lewą stronę bardziej na lewicy światowej. Rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na wyniki wyborcze, to wszędzie tam, gdzie lewica czy socjaldemokracja, czy jak to się nie nazywało, teraz te wszystkie różne odłamy idą bardziej w stronę na takiej lewicowości gospodarczej, czy jakby właśnie sprzeciwowi wobec austerity zaciskania pasa. Tam osiągają sukcesy w Hiszpanii, czy w Portugalii, czy w Stanach Zjednoczonych. To jest chyba najlepszy przykład, gdzie Bernie Sanders w zasadzie używa takiego języka, powiedziałbym wręcz klasowego, czyli po prostu atakuje miliarderów, jak on to nazywa, the 1%. Robi to w dosyć kwiecisty sposób, dosyć mocny sposób i on w zasadzie przełamał też pewną taką narrację, która obowiązywała w Partii Demokratycznej, czyli jakby 4 lata temu wszyscy mówili, to nie ma szans, teraz jest jego językiem i w zasadzie wszyscy czołowi kandydaci w prawyborach Partii Demokratycznej mówią teraz Sandersem, więc moje pytanie brzmi, czy wy również zamierzacie ten stolik troszkę wywracać, chociażby podnosząc kwestię podwyższenia podatków, jeżeli tak, to jak to widzicie, tak? Może taka konkretna bardziej odpowiedź, czy mówimy bardziej o podatkach dochodowych, czy może też na przykład o jakichś podatkach od majątku, co w Stanach sugerują już nawet tacy miliarderzy jak Bill Gates, którzy to postulują. Proszę. Pozwólcie Państwo, ja się nazywam Michał Wojciechowicz, też przy Gdańsku, ale ja też będę siedział, uważam, że jesteśmy równi, jak tutaj nasi koledzy zależają po trzeciej stronie, tutaj siedzą, to myślę, że ja pozwolę sobie siedzieć. W każdym razie